W Gołaszynie koło Bojanowa odbyły się 12. Regionalne Targi Rolnicze Gołaszyn Wiosna 2019. W imprezie udział wzięło wielu wystawców, którzy zaprezentowali bogatą ofertę środków do produkcji rolnej, usług okołoprodukcyjnych i sprzętu zmechanizowanego. W targach udział wzięli także przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz banków i wydawnictw związanych z tematyką rolniczą. Była to doskonała okazja do zasięgnięcia porad w zakresie uzyskiwania dotacji zewnętrznych, podatków, ubezpieczeń bankowych czy funkcjonowania gospodarstw. U wielu wystawców na miejscu można było kupić pasze, nawozy, sadzonki, środki ochrony roślin, sprzęt ogrodniczy, maszyny i urządzenia do produkcji rolnej. Targom towarzyszyła bogata oferta artystyczna. Na scenie zaprezentowało się wielu artystów z regionu i nie tylko. Niemniej atrakcyjnie wypadł drugi dzień targów. W niedzielę o godzinie 9:30 rozpoczął się przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej przedszkoli szkół powiatu Rawickiego. Wyłoniono także zwycięzców konkursu dla wystawców na najciekawszą ekspozycję targową. Organizatorami imprezy byli Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza, Gmina Bojanowo oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu.